Siema, z tej strony Raymond, to jest kolejny odcinek Script of the Necrodancer. Dzisiaj... Dzisiaj próbujemy przejść zon pierwszy, już trochę próbuję to zrobić. Trochę już się zdążyłem nauczyć, jak się w to gra. Doszedłem maksymalnie na trzecie piętro chyba. Tej pierwszej strefy. Ale co do tego nie mam pewności stuprocentowej, gdzie tak faktycznie doszedłem. Gram strasznie chaotycznie jak na razie. Strasznie się gubię. To jest fajne. Tu jest co? Phasing attack, 2 damage'a. Mogliby się dokonać wypłaty ze ścian, ale chyba nie jest to potrzebne. Kurna, no i już dostałem. Dobra, restore one health. Kurna. Nie podobacie mi się szkielety, ani trochę. Ciężko jest mi się jakoś wprowadzić, dopasować do tego bitu. Nie, co zrobiłem? Dobra, skrzynkę znalazłem. Wide attack, to jest fajne już. Tu się przekupiemy. Ty nie bijesz ogniem. Kurna, jak go jebnąć tu, żeby nie oberwać jednocześnie. Dobra, jeszcze raz. Zjebałem. Dobra, jeszcze raz, ale już. Quick restart. Mam jeden diament. Co ty chcesz, żebym ja wydawał? Dobra, chcemy znaleźć coś dobrego. Jakąś dobrą broń na początek. To jest klucz do sukcesu naszego. No, ale cały pokój wyczyściłem z tym, z podwojonymi monetami. Na was wolę sobie poczekać tymi szkieletami. To jest dobre, bo mamy większy zasięg. Mogę tą bombę postawić. Nie można nic zrobić szybko, bo trzeba wszystko robić w rytm muzyki, więc jest to problem dla nas. Dobra, teraz tego smoka zrobimy łatwiej, bo co tu jest? More gold auto pickup, dobrze. Teraz tak wydaje mi się wolne to tempo. Zanim skończy się piosenka, chciałbym dojść do sklepu. O ile, o, czerwona skrzynka. Trzy bomby niespecjalnie są moim marzeniem. Ale oberwałem tylko raz na piętrze. To już jest ten progres. Defense. To jest zdecydowanie to, co chcę. Nie potrzebuję na razie się leczyć. I w sumie mogę dokonać wypłaty. Wypłaty środków ze sklepu. Mam auto zbieranie, więc nie do końca wiem, ile to było. Ale spoko i lecimy na dół. Tak o, po prostu. Um.
jakiś sklep z początku? Dobrze. To jest coś, co chcę na pewno. 2 damage'a i skrzynkę mogę kupić najpierw. To jest co? Horizontal coś tam. Okej. Wider attack, to jest dobre. Chyba z tym sobie pójdę. Tu jest boss, mi się wydaje, bo są podwójne drzwi. A to było głupie. To było głupie bardzo. Mamy tego. Tą. Skrzynkę, jak to się nazywa? Purple, no. Fioletową. Dobra. Co jest ty? Nie! Znowu oberwałem. To jest druga strefa, więc jest nie tak źle. Zastanawiam się właściwie, czy ja chcę zmieniać, w sensie, bo ten bit jest spoko, ale tam to ma więcej damage'u. Tu jest diament, okej. Tu coś jest? Nie widzę. Mamy 120 monet. Myślę i nie mogę się zdecydować. Wiecie, chyba wolę ten bić mimo wszystko. To może być mój życiowy błąd właśnie, ale... Chyba wolę z tym pójść, aniżeli... Find better items, chyba. Chyba tak. I zejdźmy sobie na dół. To jest piętro, na którym wiele razy nie byłem. Ty głupi cieciu. Nie! Kurna, jestem upośledzony. Dobra, wróćmy do lobby, wydajmy na coś nasze diamenty. Plus jeden do defensywy. Chyba to chcę. Dobra, i spróbujmy. Musi nam się w końcu udać poszczęścić, no. Nie mogę być taki zły. Aż taki zły. Trudniej utrzymać rytm, kiedy walczy się z tymi niebieskimi skaczącymi na boki. Kiedy musisz jednocześnie popylać na boki, muszę albo popylać na boki, albo bić coś w rytm. To jest delikatne utrudnienie. No tu na przykład nie wiedziałem, jak to zrobić. Okej, mamy bić, to jest dobre. To jest wider attack, niekoniecznie zwiększa mi to zasięg. Okej, mamy problem delikatny. Okej. Dobra, okej, walnąłem też go w dupę, dobrze. To było świetne. A tu jest sklep, w którym jeszcze nie byłem.
Kill to heal, nie. Teleport on hit, chyba nie chcę, wezmę to i idziemy stąd. Nie oberwałem właściwie w ciągu całego tego piętra, więc jest już lepiej, widać progres. Chodź tu. Cały czas misuję te ruchy. Okej. Dobra, nie do końca wiem jak działa ten bić, ale... Bić please, jest potężny. Sklep, chcemy... Chcielibyśmy skrzynkę i ser, ale nie wiem czy uda nam się na to uzbierać. Podejdź. Dobrze. Dobrze idzie jak na razie. A tam nie ma przejścia. Nigdzie nie ma przejścia. Chyba nie chcę na razie kopać. Kupmy skrzynkę. W skrzynkach są dobre itemy. Temporary shield. To możemy sobie zużyć na jakiegoś bossa właściwie. Jak będziemy musieli sobie zregenerować zdrowie, to tu wrócimy. Mamy tutaj skrzyneczkę. Defense, to jest fajne. Czy on mi po cichu ten zwiększył tempo, czy mi się wydaje? O, fioletowa skrzynka. Cheaper shops. Ale to dobrze idzie coś. Świetnie bym powiedział nawet. Czy ja byłem wszędzie gdzie chciałem? Tu jest co? A tu jest no skrzynka. O kurde. Dobra, z tobą nie powinno być problemu. W ten sposób sobie go bić. Okej, już rozumiem. Trzeba się nauczyć tej gry najpierw. Potem można odmówić tu o sensowniejszej rozgrywce. Chyba chcę zachować tego shielda na wypadek jakiegoś cięższego bossa. Nie oberwałem jeszcze. Co się wiecie, to wcale nie oznacza, że zaraz nie oberwę. No właśnie o tym mówiłem. I właśnie się wrąbałem. Następny kontener mogę kupić dopiero za 12 diamentów. Podejdź i teraz cię załatwię. Okej, jest git. Kurde, no nie chciałem tego zrobić. Kurde no. Oberwałem trochę. Mamy. Kurna. Up plus left i bijemy go. Póki mamy tego shielda. Mam połówkę serca, jest tragicznie. Było git, ale oczywiście musiałem to popsuć, bo jestem głupi. Launch for double damage, nie wiem co to oznacza.
półtora defensywy, to sobie wezmę. Próbuję po raz kolejny. Czemu on jest taki wielki, ty? O, jasna dupa. Okej. Jakiś championowy. Pominąłem nie chcąc coś. Okej, większy damage po podniesieniu czegoś. Po podniesieniu golda. Odpowiada mi to. Nie ukrywam. A i mam jeszcze tego white, tego. No, coś tam, tak. Bardzo umiem w polski. Uspokój się i będzie dobrze, naprawdę. Da się to przejść. W sensie, wiecie, nie jestem znudzony jakoś tą grą. Gra mi się naprawdę przyjemnie. Dobra, to było genialne zagranie z mojej strony. To sobie wezmę na potem i nie wiem, czy zostawię. Pewnie chciałbym do sklepu wbić się. Okej, okay, tu chyba jest, słyszę sklepikarza. Longa, tak, kupiłbym skrzynkę i nic więcej. O tak, to bym chciał. Nie wiem jak działa defense, ale na pewno nie może być czymś złym. Mam dobre itemy, teraz tylko tego nie spartolić głupio tak jak ostatnio. Kurna, no i już się zaczęło, no. Powiedział co wiedział. Mogłem zaatakować. Spell, horizontal fire blast. Co oznacza horizontal? Troszeczkę nie rozumiem i się boję z tego powodu. Okej, okay. Udało mi się go walnąć. Chcę z ciebie pieniądze, więc cię dobiję. Tu, nie, naprawdę, ten soundtrack jest potężny w tej grze. Unlucky, że musiałem na bombie. Że to było na bombie, w sensie, no. Tempo sobie zwiększyłem, to jest trochę minus, chociaż... Czy dla mnie jest to minus? Niekoniecznie. Powiedziałbym, że wcale nie musi być to minus. Spoczko. Dobra. Tu jest boss. Chwila, weź, chodź tu do nas. Mam white shot, mogę go... Lepiej ten... Lepiej być, ja już byłem w sklepie, nie. Sądzę, że warto odwiedzać sklep, jak w każdej grze. O, sklep jest tutaj. Tam są nietoperze, tam nie chcemy wchodzić. W sensie teoretycznie darmowe pieniądze, ale w praktyce to już nie. Plus jeden defense. To się chyba nie łączy, więc chyba nie chcę zbierać słabszych rzeczy. Weźmy empty heart container. Użyjmy sobie naszego sera i temporary shield też sobie mogę wziąć. Tylko chcę najpierw użyć sera. I jestem zadowolony z tych zakupów. Jesteśmy nieźle wykokrzeni. Teraz tylko nie spartolić tego i będzie git. No, za szybki jesteś. O kurde, jest problem.
Tu go mogę walnąć. Chodź tu. Walnę cię dwa razy. Tu cię pokonam. Kurde, muszę przed nim uciekać. Nie! Nie rób tak, proszę. Dobra. Panie sklepikarzu, co pan tu ma fajnego? Widzę, że dużo fajnych rzeczy, na przykład to. Wezmę to sobie, pokonałem z bossa, to sobie wezmę. Musi być to jakiś końcowy boss, któremu nie dam rady bez tego shielda, więc... Wezmę sobie go na potem. Chyba nie zadają mi damage'a te... No i już popsułem. Nie mam pieniędzy. Tu jest skrzynka. Dwa damage'a. To jest dobre, nie ukrywam. To jest jakaś waza niepotrzebna mi. Ej, no... Dobra, to było głupie. To było bardzo głupie. Chyba chcę to. Wiecie co, widzowie? Tylko się cofnijmy teraz. Okej. Jakieś pieniądze by się przydały, nie ukrywam. Dodatkowe. Diamencik również. Dobra, ten damage jest OP. Nie! Frajerzyno! Nie stać mi na odblokowanie ciebie, sorry. Tu jest frajer. Dobra. Wyczekałem go. Weźmy sobie, zejdźmy niżej. O kurde, szedłem do bossa. Trochę psypał. Teraz coś mogę znaleźć. Dobra, Konga Line in progress. Dobra. Gdzie jesteś? No rusz! Mogę się ruszyć? Proszę. Bijmy, bijmy. Czy ja przyszedłem bossa? Czy to jest... Dad was always coming and going on his adventures. But this time he seemed more excited. He said he'd found it, some great treasure. When I was older, I found the notes you left behind. Directions to a graveyard. Uncle Eli tried to stop me. But Dad had been gone for 2 years. I had to find him. Ukończyliśmy pierwszą strefę, jestem z siebie dumny. Ten boss nie był taki zły, troszeczkę strollowałem na sam koniec, ale wiecie. Stres wziął górę. Return to lobby. Okej, nowy... nowa postać. Okej. All zones mode, character select, zone drugi. Chyba nie chcę tego zona drugiego. Na razie. Sądzę, że wydam teraz diamenty na jakieś ulepszenia. Kontener nie stać mnie. Chwila, muszę się zastanowić, bo... Freeze enemies to może być dobre. Plus one heart, fewer enemies.
Dobra, to jest za 4. Tamto jest za 5. Multiplayer Base Defense. To jest akurat coś, czego bym chyba nie chciał. Mogę wziąć kolej jeszcze jedną skrzynkę, bo jestem psycholem. Sądzę, że więcej temu będzie git. I ten pierścionek. To jest dobre. Dobra, przeszliśmy strefę pierwszą. Master Advanced Techniques. To jest... Okej, nie mam pojęcia, o co tu chodzi. Okej, wróćmy do lobby. Chwila, Eli, Bard. Chwila, to jest więcej postaci. Bard mode, no beats, move at any time, enemies move after you. Ellie. Cadence and Bard are unlocked by default, step on the locket. Okej. Więc Ellie to jest ten dziadek, którym w tym momencie jesteśmy. Mamy nieskończoność bomb. Mogę kopać bomby w przeciwników. Żartowałem oczywiście. Chcę chyba zwykłą postać. Więc tym akcentem miłym kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się on spodobał. Trzymajcie się i do następnego. Na razie.